Znają Państwo ten głos? Rozpoznajecie go? Na pewno. Uchodzi bowiem za najpopularniejszą czeską artystkę XX wieku. Doskonale znana jest również polskim fanom. Ja miałam okazję robić z nią kiedyś wywiad na pięknej ulicy w Pradze, gdzie ustawiłyśmy stoliczek i rozmawiałyśmy. Helena Wondraczkowa oczywiście, to o niej mowa. Odwiedziła Polskę i niebawem zobaczą i usłyszą ją Państwo w programie Jaka to Melodia, a na planie rozmawiała z nią Alicja Senkowska. Uznawana jest za królową czeskiej piosenki. Na swoim koncie ma blisko 1700 wydanych utworów, a jej albumy sprzedały się w nakładzie blisko 200 milionów egzemplarzy. Mowa oczywiście o Helenie Wondraczkowej, z którą mam przyjemność porozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno padło to pytanie mnóstwo razy, ale ja zadam je ponownie. Co pani robi, że pani tak świetnie, niezmiennie wygląda? Każdy się pyta, ale to jest niesłożona praca. Trochę posportować, trochę popracować. Od piątej nic nie jest. Nic do jedzenia. To ciężka sprawa. Nie, to bardzo lekko. Zastanawia mnie taka rzecz, kiedy, że tak powiem, chyba mogę użyć takiego stwierdzenia, mieszka się na scenie, to kiedy teraz pani na nią wychodzi, to nadal stres się pojawia, nadal są emocje? Tak, na pewno zawsze mam trochę tremę, jeżeli jest coś nowego, nowy muzykal, dlatego że nie tylko koncerty robię, ale też występuję w różnych muzykalach. Ale byliśmy z Karlem Gottem na przykład w Carnegie Hall w New Yorku. I to była duża trema. Zna pani publiczność, że tak powiem, na całym świecie. Jaka jest ta polska publiczność? Publiczność polska to ja bardzo kocham, dlatego że kocham bardzo piękną i kwalitną muzykę. Kocha jazz, kocha ma temperament, umie się bawić. Ja myślę, że uśmiechać. Aplodysmenty są zawsze. Jakie teraz ma marzenia Helena Wondraczkowa? Ja mam teraz jednak marzenie, żeby miała zdrowie, dlatego że czeka mnie dużo koncertów u nas. Czeka mnie koncert z Marylą Rodowicz w Chicago. Czeka mnie praca na nowej płycie. To jest bod číslo jeden teraz. No i k tomu potrzebuje síly, takže zdrowie pierwsza rzecz. Pozdrawiam wszystkich widzów telewizji TVP i zapraszam na przepiękny koncert Jaka to Melodia 2 lutego. Oglądajcie.